Cześć, witam Was w nowej serii na kanale CryptoDev. W tej serii poświęcę czas na omawianie różnych zagadnień związanych właśnie z adopcją kryptowalut, z adopcją technologii blockchain. Także zapraszam do śledzenia tej serii. Dodatkowo chciałbym poinformować o swoim profilu na Instagramie, gdzie właśnie tego typu, powiedzmy, inwestycyjno-informacyjne pigułki będę umieszczał, także zapraszam również Cię do śledzenia mojego profilu na tym portalu społecznościowym. Tematyka tej serii właśnie traktuje o globalnym wpływie kryptowalut i o tym, co tak naprawdę może mieć na to wpływ, jaki wpływ, jakie istnieją ryzyka. Także taki ogólny temat myślę, że przypadnie do gustu. W pierwszym odcinku postanowiłem podsumować trochę i opowiedzieć o pośrednikach, czyli tak naprawdę o dostawcach usług, którzy umożliwiają przyjmowanie płatności na przykład w serwisach internetowych w postaci kryptowalut. Często takie podmioty, takie firmy nazywane są właśnie bramkami płatniczymi. I tutaj przede wszystkim może pojawić się pytanie, dlaczego firma, dlaczego jakaś organizacja chciałaby zaimplementować, chciałaby użyć w swoim serwisie właśnie serwisu pośredniczącego w handlu właśnie poprzez kryptowaluty. Przede wszystkim szybkie transakcje przy wyborze oczywiście odpowiedniego protokołu. Dodatkowo nieograniczone terytorialnie, także tak naprawdę nie mamy tutaj jakichś dodatkowych jeszcze pośredników, którzy potrzebują dodatkowego czasu, aby te transakcje nam przetworzyć. Jak to działa? Tak naprawdę w sposób zupełnie, można powiedzieć, nawet transparentny dla użytkownika końcowego. Towar lub usługa na danym serwisie jest wyceniana w kryptowalucie. Następnie wartość ta jest konwertowana do tradycyjnej waluty fiducjarnej. Pośrednik przelewa pieniądze na konto dostawcy właśnie danej usługi lub towaru. W ten sposób właśnie zapewniając tą płynność związaną właśnie z wymianą kryptowaluty poprzez wymianę tego na walutę fiducjarną, a następnie wymieniając to na już konkretny towar lub usługę. Przykładów jest przynajmniej kilka, nawet kilkanaście. Mamy BitPay, mamy serwis Flexa, mamy chyba najpopularniejszy na świecie Coin Payments, mamy WebMoney, mamy Coinify, Square i tym podobne. Mamy również polskiego pośrednika płatności Swapli. Dodatkowo mamy również rozwiązania, które można samemu zaimplementować, będąc już zupełnie niezależnym od nawet tych pośredników, czyli na przykład projekt BTC Pay Server. Jakie ryzyko się z tym wiąże? Myślę, że tak naprawdę rozwój tej gałęzi kryptowalut, właśnie ten rozwój pośrednictwa w płatności, tak naprawdę ma niskie ryzyko, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, jest on dosyć transparentny. Obecnie użytkownicy internetu są przyzwyczajeni do tego, że korzystają z pewnych bramek płatności, które właśnie umożliwiają zakup towarów lub usług. Możliwe nadużycia oczywiście tutaj też występują. Serwisy internetowe zawierające w sobie złośliwy, niebezpieczny kod źródłowy lub też oferujące nielegalne treści mogą korzystać z tego typu pośredników płatności. Niemniej jednak tutaj sam pośrednik tak naprawdę musi weryfikować to, z jakimi podmiotami współpracuje. Jeśli chodzi o trend, to zakres działania, powszechność w usługach online będzie na pewno rosła wraz z adopcją kryptowalut i ich technologii. To wszystko, jeśli chodzi o tą serię. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do śledzenia tego typu materiałów również na profilu na serwisie Instagram. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję. Cześć.